Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło powitać najbardziej aktywną część ostrowskiego społeczeństwa w sali imienia Stefana Rogińskiego Urzędu Miejskiego. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli. I cieszę się również, że pieniądze z funduszu grantowego są dobrze wykorzystywane. Rozmawialiśmy z panem Kozanem. Ja bardzo przepraszam, że z Państwem na ten objazd inwestycji nie pojadę, ale ja mam dzisiaj dwa walne zgromadzenia spółek miejskich, te najważniejsze, te doroczne, podsumowujące 2010 rok. A to łatwe te zgromadzenia nie będą, bo to jak to zwykle bywa, te najcięższe przypadki zostały na sam koniec, się właśnie kończy. I dzisiaj Państwu zaproponuję nie Ostrów dziś, tylko raczej Ostrów jutro. Ostrów jutro w przyszłości. Już nawet w niedługiej przyszłości. Pierwszym punktem dzisiejszego objazdu Państwa będzie rzecz, myślę, bardzo atrakcyjna, a mianowicie Galeria Ostrowia, która powstaje na ulicy Kaliskiej. I tutaj chciałem zaznaczyć, że będziecie Państwo drugą grupą po dziennikarzach, którzy kilka miesięcy temu zostali wpuszczeni przez wykonawcę inwestycji tam na teren. Udało się załatwić z firmą Budrem, która tę inwestycję realizuje, że Państwo dzisiaj dostaniecie kaski, kamizelki odblaskowe. Będziecie mogli zobaczyć, jak ta galeria będzie wyglądała po otwarciu w październiku. Także bardzo się cieszę, a powiem szczerze, że żałuję, że sam tam nie pójdę, bo jeszcze tam nie byłem, a z zewnątrz ładnie wygląda, ale jak to jest zorganizowane w środku, to niestety nie widać. Także będziecie Państwo mogli się już przygotować, jak tam trzeba będzie zakupy, tak, jak tam shopping się będzie robiło jesienią tego roku, mam nadzieję. Więc myślę, że to będzie chyba najbardziej atrakcyjna część tego wyjazdu. Później zaproponowałem, aby Państwo obejrzeli podstrefę ekonomiczną. To z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne. W Ostrowie dużo się mówi, jakie to są ruiny na ZNTK, że nie ma ZNTK, że właściciele tych terenów wyburzają kolejne hale, że tylko cegły widać i tak dalej. To, co tam się robi, niestety jest trudno widoczne. Z tego powodu tam jest ta stworzona przez miasto specjalna strefa ekonomiczna. Tam są już nowe firmy, naprawdę już powoli ładnie wygląda. I krok po kroku mam nadzieję, że cały teren poza MTK będzie wyglądał tak, jak to, co Państwo dzisiaj zobaczycie przy ulicy Wrocławskiej. Więc to takie drobne odkrycie tego, co w Ostrowie ładne, ale lekko ukryte, bo znajdujące się na trochę z boku. Następnie chciałbym, żeby Państwo przejechali ulicą Osiedlową, czyli ulicą, którą zrobiono w tym celu, żeby ściągnąć do miasta kolejnych inwestorów. Tam jest nowa firma Eurovia, która produkuje masy bitumiczne, czyli takie asfalty i kilka innych. Następnie na Orlik przy Szkole Podstawowej numer 6, to inwestycja już zakończona, to jest Ostrów dzisiaj, ale zaraz obok przy Szkole Podstawowej numer 6 zobaczycie Państwo nowy budynek przedszkola numer 2, które mieściło się, czy mieści się do tej pory przy ulicy Brzozowej, w tym starym, bardzo zniszczonym budynku. To przedszkole ma być oddane do użytku już na nowy rok szkolny, czyli w sierpniu oddanie, we wrześniu dzieci powinny już tam uczęszczać. Wszystko jest dograne, także Państwo też obejrzycie. Budynek póki co na tym etapie prezentuje się bardzo ładnie. Będą chyba to najlepsze warunki w Ostrowie dla milusińskich, jakie do tej pory występują. Zaraz obok jest jeden z budynków budowanych przez ostrowskie MZGM. Tam powita Państwa prezes Marian Kupijaj z MZGM-u. Budynek budowany w systemie mieszkania dla systematycznych. To jest system, który już jest sprawdzony, znany i kopiowany w Polsce. To już byliśmy pierwsi w tej chwili w innych miastach. Przyjechali, poprosili, namówili, żeby pokazać, jak to się robi, jak ten system wygląda. W innych miastach to się też buduje, a system jako taki jest w projekcie ustawy o budownictwie mieszkaniowym wpisany jako jedno z możliwych rozwiązań budownictwa dla mieszkańców.
Czyli blog jak blog, ale warto go pokazać, bo i tani, i zbudowany w bardzo, od strony formalnej, w bardzo nowatorski sposób. I na koniec, to co ładne, z zewnątrz już jest ładne od ładnych paru miesięcy, czyli Ostrowska Synagoga. To jest rzecz, która mi od lat leżała na sercu, bo gdy do mnie przyjeżdżali goście z zewnątrz, z Ostrowa, to tak jak jechali od wschodu, z Kalisza, to zawsze ich wrzucało w Konopnickiej. Jak ich wrzucało w Konopnickiej, to te kilkaset metrów jechali na taką wspaniałą ruinę i później każdy prawie pytał, co to jest, co tam ci tak się marnuje. No to właśnie Ostrowska Synagoga, a w tej chwili już kilku zamiejscowych już pytało, co to jest ten piękny budynek, jak się jedzie. Natomiast tam pan Piotr Dymała, który jest, zdaje się, kierownikiem budowy, zaprosi Państwa do środka, żeby pokazać, na jakim etapie są prace wewnątrz synagogi. A ja myślę, że to na dzisiaj starczy, bo to jest...